Na Uranie zima trwa 22 lata. Na takiej planecie, gdyby nadawała się do zamieszkania, wszystko byłoby zamarznięte i pokryte lodem. Wszędzie dookoła białe i srebrzyste pustynie. Ludzie musieliby robić wielkie zapasy, budować bardzo solidne budynki i domy oraz bez przerwy nosić ciepłe ubrania. Transport byłby prawie niemożliwy. Jednak dzięki Słońcu każda planeta w Układzie Słonecznym posiada unikalną pogodę, klimat i pory roku. Jest to zależne od kilku czynników. Kluczowe znaczenie ma oczywiście odległość planety od Słońca. Jeśli znajduje się blisko gwiazdy, tak jak nasz sąsiad Merkury, nieźle jej się dostaje. Ale jeśli jest daleko, jak planeta karłowata Pluton, ten go mrozi nawet latem. Trzeba też się zastanowić, jak szybko obraca się planeta. Te, które niespecjalnie spieszą się z rotacją, jak Merkury, mają bardzo długie dni i noce. Oznacza to, że jedna strona jest bardzo gorąca, gdy Słońce operuje, a druga mroźna, gdy wszystko spowija ciemność. Ziemia pozostaje zrównoważona ze swoją umiarkowaną prędkością obrotu. Atmosfera też odgrywa istotną rolę. Gęsta atmosfera zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury. Jeśli jednak jest na odwrót, wszystko intensywnie się nagrzewa i ochładza. Nachylenie osi planety i kształt orbity to kolejne czynniki. Nawet na Ziemi jest różnie. W pobliżu biegunów przez 6 miesięcy jest jasno, a potem na pół roku robi się ciemno. A jeśli orbita planety jest owalna, nagrzewa się ona i ochładza mocniej podczas ruchu. Wszystkie planety są różne. Pewne zmiany dotyczą jednej planety, a innej już nie. Zacznijmy od Marsa, naszego ulubionego sąsiada, którego być może kiedyś zasiedlimy. Jest czwartą planetą w Układzie Słonecznym i ma nieco zwariowane pory roku. Choć podobnie jak Ziemia, wyróżniamy cztery, to tam trwają one dwa razy dłużej niż na Ziemi. Ale ta planeta ma również osobliwą, jajowatą orbitę. Z tego powodu jej prędkość orbitalna waha się. Ma to wpływ na pory roku. Marsjańskie zimy trwają około 4 ziemskich miesięcy. Są również znacznie chłodniejsze niż na Ziemi. W pobliżu biegunów temperatury mogą spaść do minus 123 stopni Celsjusza. Na jednej z półkul zimą tworzy się pokrywa lodowa, która pochłania około 1/4 atmosfery w postaci suchego lodu. Następnie wiosną oddaje ją. Mars nie może liczyć na pomoc ogromnych oceanów, które równoważyłyby ekstremalne temperatury. Naukowcy uważają, że mógł mieć trochę wody na początku swojego istnienia, ale na przestrzeni dziejów całkowicie zniknęła. Z powodu braku wody Mars osiąga bardzo niskie temperatury zimą i wysokie w letnie dni. Wielki, gazowy gigant Saturn ma nieco bardziej nachyloną oś niż Ziemia, jednak pomimo swojej eliptycznej ścieżki oraz kąta pozostaje stabilnie chłodny. A to dlatego, że znajduje się daleko od Słońca. Nawet podczas tamtejszego lata nie jest zbyt przytulnym miejscem. Ma również gęstą atmosferę, która działa jak regulator temperatury. Jeśli jakaś część staje się zbyt gorąca lub zimna, ta atmosfera delikatnie rozprowadza tę temperaturę po całej planecie. Tak więc podczas gdy jedna strona może złapać więcej światła słonecznego podczas równonocy, gęste powietrze zapewnia, że wszystko pozostaje stosunkowo chłodne. Jednak wysoko w atmosferze Saturna sprawy mają się zupełnie inaczej. Temperatury mogą wahać się tam od bardzo chłodnych latem do niemal absurdalnie mroźnych, nawet minus 190 stopni zimą. Uran to lodowy olbrzym. Z eliptyczną orbitą i dużą odległością od Słońca tkwi w wiecznym mrozie. Jego gruba atmosfera utrzymuje bardzo niskie temperatury przez cały rok. Kąt nachylenia Urana jest niesamowity, 3 razy większy niż w przypadku Ziemi. Planeta niemal leży na boku i jest to prawdopodobnie jedno z najbardziej ekstremalnych miejsc w Układzie Słonecznym. Latem na Uranie jeden biegun jest w pełni nasłoneczniony, podczas gdy drugi jest pogrążony w głębokiej ciemności. Ze względu na swoje dziwne nachylenie i rotację, Uran jest nawet zimniejszy niż jego bardziej odległy sąsiad, Neptun. Jak już wspomnieliśmy, każda pora roku na Uranie trwa około 22 ziemskich lat. Także każdy znajdzie czas, żeby sobie pokorzystać. Ale jaki jest tego powód? Otóż Uran potrzebuje 84 lat, aby pokonać jedną ścieżkę wokół Słońca, więc roczna podróż odbywa się w naprawdę ślimaczym tempie. Ostatnią planetą w Układzie Słonecznym jest Neptun. To najbardziej odległy lodowy olbrzym. Ma nachylenie prawie takie samo jak Ziemia i niemal okrągłą orbitę, więc wydaje się, że powinien być nieco bardziej zrównoważony. Jednak panuje tam atmosfera jak z horroru z niewyobrażalnie niskimi temperaturami. Dzieje się tak dlatego, że planeta ta otrzymuje zaledwie 0,1% światła w stosunku do tego co Ziemia.
u nas, w sensie globalnym, następuje przesunięcie, czyli stopniowa zmiana temperatury. Na Neptunie z powodu okrągłej orbity tylko jedna półkula znajduje się w centrum uwagi. W przeciwieństwie do swojego sąsiada, Urana, Neptun otrzymuje trochę ciepła ze swojego jądra. Ale niewiele to pomaga. Niskie temperatury są stałe, niezależnie od tego, czy jest zima, czy lato. Jednak niektóre planety kompletnie nie przejmują się tradycyjnymi porami roku, tylko je naśladują, mając różne cykle temperatur w ciągu roku. Mówię tu o Merkurym, Wenus, Marsie i Jowiszu. Merkury jest planetą położoną najbliżej Słońca. Jeden pełny cykl dzień-noc równa się tam 176 dniom ziemskim. Dziwne, prawda? Po pół roku spędzonym na Ziemi mieszkańcy Merkurego w końcu mogą wrócić z pracy do domu. Planeta ta porusza się po jajowatej orbicie. Jest to również powód, dla którego występują tu ekstremalne zmiany temperatur. Czasami Merkury znajduje się bardzo blisko Słońca, a czasami nie. Jednocześnie nie posiada atmosfery i ochrony przed Słońcem, co skutkuje ultra gorącymi dniami i ultra zimnymi nocami. Ale to oznacza również, że przejście ze stanu upału do mrozu trwa długo. Kiedy jest najdalej, mamy prawdziwą zimę Merkurego. Tak przynajmniej możemy ją nazwać. Zatem gdyby występowały tam pory roku, byłyby tylko dwie. Następną planetą jest Wenus. To miejsce nieustającego gorąca. Zapomnijcie o porach roku. Tam jest po prostu upalnie przez cały czas. Znajduje się bardzo blisko Słońca, a jej niemal idealnie okrągła orbita i niewielkie 3-stopniowe nachylenie oznaczają, że temperatury są tam dość stabilne przez cały rok. Nawet podczas rzekomej zimy lub w środku nocy wartości nie spadają poniżej 440 stopni Celsjusza. Wenus cechuje też unikatowy obrót. Rotuje bowiem w tym samym kierunku, w którym porusza się wokół Słońca. Oznacza to, że Słońce jest zawsze tuż nad głową, wylewając całą swoją ognistą moc na powierzchnię planety. Czyli Wenus nie ma pór roku. Za najbardziej zbliżone do tego stanu możemy uznać 225 dni z co najmniej 4 godzinami światła słonecznego. To taka naciągana wersja wiosny i jesieni. Jowisz, prawdziwy kolos w naszym Układzie Słonecznym, także nie zawraca sobie głowy tym całym szaleństwem z porami roku. Utrzymuje prostotę dzięki niewielkiemu nachyleniu wynoszącemu 3 stopnie, niczym Merkury. Co więcej, jego orbita jest zbliżona do okręgu, więc nie ma dużej zmienności światła słonecznego. Z szybką rotacją wynoszącą mniej niż 10 ziemskich godzin nie ma nawet czasu na pojawienie się pór roku wynikających z długich nocy. Zima na Jowiszu jest w zasadzie powtórzeniem każdego innego okresu w roku. I wreszcie Pluton, który od pewnego czasu nie jest planetą, ale i tak warto mu się przyjrzeć. Znajduje się na obrzeżach Układu Słonecznego i stanowi prawdziwą definicję zimna. Temperatury wynoszą tam nawet minus 230 stopni Celsjusza. Ma bardzo osobliwą orbitę, jest bardzo długa, eliptyczna i nachylona. Pluton znajduje się w ogromnej odległości od Słońca. To wraz z prawie nieistniejącą atmosferą utrzymuje go w stanie wiecznego mrozu. Zimy są tam czymś skrajnym, jednak największą zmianą, jaką zauważyłby ktoś, kto dziwnym trafem utknąłby na Plutonie, nie jest wcale temperatura, ale poziom jasności Słońca. Zawsze tysiące razy bledszy niż to, co znamy z Ziemi.